Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Na start lecimy do... jak to było? Duszy Gai, tylko do duszy Gai. Aby zgarnąć boską esencję Afrodyty. Kurde, prawie. O! No! Dzięki ekranie ładowania. Wow! Nieźle to rozbudowane. Oho, czyżby Tyfon się właśnie przyglądał? Czeluść Afrodyty. Trzeci level trudności. To co to jest? Może to jest darmowe? Bo niejednokrotnie się przejechałem na tym, że chcąc coś wziąć, po prostu przypadkiem właśnie wykorzystuję zdolności. No nie no, nic z tym chyba nie zrobię. To ma być chyba tylko dla ozdoby. Dobra. No, nie mam czego leczyć. Tam coś było, że postępy są zapisywane w tych skarbcach, więc mogę wracać do tego, kiedy chcę, no ale nie mam zamiaru opuszczać tego skarbca. No, bynajmniej nie przed zebraniem esencji. Aj, kurde, minimalnie zabrakło. Ej, co to jest za pasek pod moim HP? Widzicie to? Tak się ładuje powoli. Dobra, to mi nie wyszło. Patan na dole, widzicie taki... paseczek leci powoli do góry. To jest to błogosławieństwo? Wow, co jest? Jakaś trutka mi się włączyła, czy jak? Co nie? Okej, czyli jeśli widzę nasiona, to muszę je spalić, żeby odblokować sobie ścieżkę. Phoenix realized the seeds had to be burned to clear the air. Let's get rid of these seeds. Dobra, tu jest przejście. Mamy tutaj Omegę, czy to znaczy, że tutaj jest ta esencja? Nie, chyba tam będzie esencja. O tu. Tam się coś jeszcze chyba powinno pojawić. Podkreślam, powinno. Bo nie mam bladego pojęcia, czy wszystko już się zrobiło. Bo nie przechodziłem tego poza nagraniem. Czy poza... w ogóle tego nie przechodziłem. Dobra, nie mam co leczyć. Okej, no mogę sobie to tam przytaszczyć, albo mogę po prostu zrobić tak. Dzięki nowo odblokowanej mocy. No, może nie tak nowo, ale no wiecie o co chodzi. Dobra, nasiono jest tutaj. Ale to chyba nie wszystko. A tu jest, dobra, tu to nasiono mam spalić. Za blisko. I
Pyk. I nie ma trucizny. Okej, to daje mi kulkę, którą mogę sobie teraz przepchać w to miejsce. No, to mi powoli HP spada, ale wystarczyło. A, jest kolejne nasionko. My to od razu je spalmy. Wykrętka godna samego Apollina. Bądź Artemidy, kto wie. I nasionko się spali. A co takiego się tu chowa? Jest guzik. Jest skrzynka. O, żółty. I ambrozja. Okej, nie to spodziewałem się tu znaleźć. Dobra, jak tutaj stanę, to się tamto odblokuje, no i wiadomo, co trzeba zrobić dalej. Spalić nasiono. To jest takie duże nasiono. No jedno wystarczyło. Jedna strzała, znaczy się. Nie jedno. Eros needs to calm down and bow down. There's only room on Olympus for one. Eros, jeśli dobrze pamiętam, to był chyba syn Afrodyty. Dobra, teraz idziemy tam. Dobra. Na wszelki wypadek dolecę w taki sposób. Seriously, Persephone. Moving back in with your mother half the year isn't the changing of the seasons. She's using you. Grow up. O, proszę. Płonąca kulka. W górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. O nie. O nie. Dobra, udało się. Choć było to troszeczkę niebezpieczne. Troszeczkę czytaj bardzo głupie. Paliłem? Paliłem. Dobra. Fajne są tam takie labirynty, muszę wam powiedzieć. W ostatniej chwili się z tego wyratowałem, nie? Kongrats. Kolejna kula. I co teraz? Chyba ponawiamy operację. W sensie podpalamy i lecimy dalej. Kurka, nie o to mi chodziło. Dobrze. Powolutku, powolutku. Byle do wyjścia. Okej. Okay. No i tu już zadanie jest jasne. Podpalić strzałę, a następnie nasiono. No,
dość konkretne porównanie i w sumie bardzo trafne. Dobra, let this go po kolejnej gałęzi, ale skróciliśmy trochę trasę. Dobra, sprawdzę, ile ja tu jeszcze mam skrzynek do zgarnięcia. A, nie ma skrzynek, jest tylko ta esencja. Okej, czyli jeśli jakieś znajdę skrzynki, to jest totalna... To jest totalnie opcjonalne, ale nie jest na tyle istotne, że musiał to znaleźć. Wiecie, żeby się zaczopowała ta szczelina. Okej, tu muszę coś przyprowadzić. Coś, czytaj, kulkę. A, tak, full HP. Dobra, te oba zablokowane. Kolejne miejsce na kulę. Kolejna pochodnia. Wracaj, wracaj, Phoenix. Tędy nie przejdę. Tędy tym bardziej. Gdzie jest kula, którą mogę tutaj wepchnąć? No to się prawie nie udało. W sumie mam lepsze pytanie. Którędy jest w sumie wejście, a którędy wyjście? Może tędy najpierw wypadałoby się przejść? Czekaj, jestem tu, mamy to. Tam byliśmy, przyszliśmy tutaj. Okej, to jest skrót. A co jest tam? No, na ten moment chyba jedyne miejsce, którego jeszcze nie zbadałem. Czyli miejsce, do którego w sumie powinienem się teraz udać. I chyba... Ja, po tych drzwiach widzę, że czeka mnie walka. Nic nie mam. Ja, o, świetnie. Nie chciałem jak skupić na tej gadce od nich. Unik. Kurde, wybrałem mi sukę, no. Boże, w tak głupim miejscu jestem tu ustawiony, nie? Ja dosłownie muszę z nimi walczyć na tym malutkim spłachetku terenu. Bo tylko tutaj nie ma tej trucizny. Dobra, mogę spalić. Już nasiono. Pytanie, czy jest to jakiś prosty dostęp do niego? Może inaczej. Dawaj tę strzałę zdalnie sterowaną. Weź to nawróć. Czy jestem w stanie po prostu wlecieć przez tę kratę? Tak, jestem w stanie. Czyli pewnie mogłem w ogóle na samym starcie tej walki te nasiono spalić i mieć już praktycznie to z głowy. Ludź, jakim cudem? Przecież trafiłem w to nasiono, czemu się nie spaliło? Dobra, większy kąt zróbmy. Znaczy wróć, większy zakręt. Trafmy centralnie w nasiono. O, teraz się wielce spali. Dobra, tutaj darmowe leczenie. Nawet więcej niż jedno. Okej, tam kolejna arena. No, jak na razie nie pójdę nigdzie indziej, no to lecę tam. Potrzebuję tej kuli jakiejś. Czy jakiejś, no wiecie, tej takiej kuli, która... O, świetnie! Gdzie jest nasiono? Gdzie jest nasiono? Tam? Tak. Dobra, YOLO. Zwalnia czas, ale to nie daje mi zbyt dużo czasu na
wystrzel... A, to są dwa nasiona w ogóle. Spoko. Okej, jedno płonie. Unik. Unik. Okej, po tej stronie... Au, po tej stronie już nie ma tej trucizny. Biegnie po darmowe leczenie. Nie udało się. Jeszcze raz. Dobra, i to powinno załatwić sprawę trucizny. Także i potrzebnego mi terenu do walki z tym bossem. Znaczy z bossem. Ciężko to nazwać bossem. Z tym przeciwnikiem. To jest zwykły przeciwnik jak na razie. Chciałem wcisnąć... Czy wcisnąć? Chciałem wcisnąć tutaj i użyć fosfora. Zrobiłem przypadkiem paradę. Dobrze. A, idealny unik ma clear. Ej, najwyższa seria jak do tej pory. 37 trafień. Bang, idealny unik! Dobrze! 52, 3, 6 trafień, 7. Ojajajajaj! 57 albo 58. Rekord jeśli chodzi o serię ciosów. Dobra, jest to jeszcze leczenie, czy... A może będzie w sumie poza? O, nie do końca. Ale jest możliwość spalenia kolejnego nasiona. A to jest mi bardzo na rękę. I szczerze trochę żałuję, że nie mam opcji, że nie wziąłem sobie sterowania lepszego tymi... I to bardzo lubię słyszeć. Co? Co za głupoty gadam czasami? Dobra, i co? To mam tutaj? Co teraz? Dobra, no i jestem w punkcie wyjścia, no i co? No i zostaje mi to tylko do zwiedzenia. Tu nie pójdę, bo jest trudka, no ale jak mam od... Nie umiem mówić. Tutaj... Nie, tu jest nasiono. I nic więcej. No, halo, gdzie jest kula, która umożliwi mi dotarcie? Czekaj, a proszę. No, oczywiście, że ogień nie jest tutaj przez przypadek wsadzony. Wystarczyło się tylko rozejrzeć. Cepie jeden. I oczywiście nie trafiłem. Dobra, to poprawmy sobie ustawienie. Darmowe leczenie też zgarniemy. YOLO. Tu i nie trafię znowu. Tego nie było. To troszeczkę w górę w takim razie i w dół. I przegiąłem pałę. Dobra, jeszcze troszkę w górę i skręcamy. Co jest? No przecież tam jest to nasiono! Tak czy nie? No. Cofnij się, strzelaj. A, bo to jest tak skampione w tym... W tym krańcu zaraz. Kurde, no. Dobra, po prostu w górę. I w dół, gdzie jest ten cholerny... No, no, no. Come on! Ja żałuję, że nie ma tego lepszego sterowania tymi strzałami. O, o! Dobra. Powiedzmy, że to się udało. Teraz... Co mi to przyzwie? A, oczywiście, że kuleczkę. A, no tak, przecież nie ma tego jeszcze ulepszonego. Czyli tak, te kule przepycham tutaj na start. I to powinno mi coś odblokować. Pytanie tylko brzmi co? No poza tym, że chyba przejście jako takie. Dobra, mamy.
no z tej strony mam odblokowane przejście, ale co mi to daje? Jak tak patrzę, to absolutnie nic. No bo nie mogę... No nie no, tej kuli nie przeciągnę nigdzie, nie ma bata. Tu bym jeszcze jakieś kuli potrzebował. Trochę więcej ognia. A, dobra, mogę teraz spalić kolejne nasiono. Minimalnie. Minimalnie. Tak, najpierw w tę stronę. I zbudowałem. Nice. Dobra, to jeszcze trochę w tym kierunku i teraz jak wykręcę, to powinno być dobrze. Cyk. Tam dalej chyba jeszcze mogę spalić nasiono, tak mi się wydaje. No i to nie jedno. Od razu spalmy. To co się da. Wydaje mi się, że to jest przewidziane przyjście z o wiele mniejszą wytrzymałością niż ja to mam. Niż ja mam. Bo raczej na wcześniejszych poziomach to graczom by się już ta... Okej, to się nie powinno wydarzyć. W sensie ta strzała powinna przelecieć tak idealnie przez to. Jakby ktoś tu przed, w sensie od razu robił fabułę i dotarł do Afrodyty, no to raczej szybko by mu się kończyła wytrzymałość. Dobra, z tym się już nie będę cackał. Ale chyba będę jednak musiał. Dobra, dawaj, tu jest... Trochę spokoju. Okej, okay, jest kolejna kula. Super, a gdzie jest kolejny korzeń, który muszę spalić? Znaczy korzeń, kolejna nasiono. Okej, okay, na to się nie wespnę. Na to też nie. Dobra, szybka teleportacja. Musi być jeszcze jedno nasiono, które tworzy tę durną truciznę, przez którą nie jestem w stanie tam wejść. Chyba jest nawet tam, coś mi się wydaje. Dobra, troszeczkę wyżej. Tu mi się wydaje będzie ta esencja. Ciekawe, czy mogę tutaj ten piorun też znaleźć od Zeusa. Dobra, nie do końca o to mi chodziło. Ale nie, jednak... Ale nie tak dobrze trafiłem, to jest tam. Ale to nie jest właśnie to, co myślałem, że będzie. No czekaj, to ja mam stąd ustrzelić to nasiono tam dalej? Czy ja mam się tam pofatygować teraz? Nie no, spróbujmy najpierw opcji pierwszej. Ale nie, to jest tylko skrzynia z tego, co widzę, no to... O co kaman? Zajebiście wykręciłem. No, na szczęście mam dużo wytrzymałości, więc mogę to poprawić. Dobra, teraz spalimy to nasiono. Czy to usunie truciznę? Definitywnie nie. No, bynajmniej nie z tej strony. Co mi po tej aktywacji? Proszę. Po raz kolejny moja głupota daje o sobie znać. Wystarczy się tylko rozejrzeć. Dobra. No to a propos tym mojej głupoty, dałem się ograć teraz twórcom. Byłem święcie przekonany, że ma to tam zrzucić, ale... Nie. Nie tym razem. Dobra. Skoro to nie ma wpaść do tej dziury... O Boże... Jezu, tu jest jakieś nasiono skampione. Dobra. Możemy udawać, że to się nie wydarzyło. Proszę.
No i teraz łatwo. Teraz znaczy tylko to obejść i to normalnie dopchać do tej dziury, znaczy do tej dziury, do tego przycisku, który jest tutaj obok. Omijając oczywiście dziury. Dobra, w tym kierunku. Nie spadło. Unlucky. Dobra, to jeszcze raz. I teraz by się na przykład przydał właśnie. Przydałoby się to złapanie tego do rąk. Bo to by już mi spadło, no to co, no to pyk, jedziemy do rączek w górę i bym po prostu z tym przeszedł. Znaczy wtedy. Od razu bym to wziął na ręce i bym z tym poszedł. Nie bawiłbym się tak z tym. Dobra, i tutaj tamto muszę doprowadzić, chociaż dalej w sumie nie wiem, co mi to ma wielce dawać. Poza niby ewentualnym skrótem, no ale takowy mi się tutaj zdeczka nie przyda. Okej. Kula w otworze. A nie, dobra, to są przeszkody na drodze do nasiona. Okej. Czyli znowu po prostu byłem za głupi, żeby to rozgryźć na czas. Leczonko. No i proszę, prawie, no prawie. To są dość duże prawie, no 27 minut już mam. Z samego nagrania. Tu, tak, i tu było nasiono, znaczy ogień dla tamtego nasiona. Ale to mi się udało już zdjąć z większej odległości. Kolejne dziury. Kolejna kula do przepchania, tylko w sumie nie bardzo wiem, gdzie ją mam dopchać. A jest ta skrzynia też. No ale jak na razie najpierw omińmy dziury, potem się zobaczy. Okej, teraz tutaj. A, tutaj jest ścieżka. I czy tu będzie ostatnia? Tak, jest ostatnia ta pokrywka, znaczy nie pokrywka. ostatni przycisk aktywowany w taki konkretny sposób. Air is my thing. He has me locked down, but I'm out here to play. Dobra, co w skrzyni? Żółty adamantyn? No, troszkę wpadło. O proszę, biedak znalazł zampiorą Zeusa. I to w totalnie opcjonalnej skrzyni do znalezienia. No, jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem. Znaczy wróć, znalazłem, że ją otworzyłem. Właściwie, a nie znalazłem, bo znaleźć to był pikuś. Okej, okay, zapalona strzała. No i lecimy tylko spalić to wielkie nasiono. I proszę, idealnie wyczuty moment. Gdyby nie to, że muszę faktycznie cały czas tą, trzymać tę strzałę, to bym to po prostu tak puścił, żeby sobie przeleciało. No i pięknie. Dobra, i gdzie mnie to teraz prowadziło? A, tutaj po ręce i tam w lewo. Spoko. Czy prowadziło? Gdzie to nasiono blokowało drogę, a nie prowadziło? As if I could ever love a man like Hephaestus. I mean, that face alone could sink a thousand ships. Oh, down below. Oh, to say there's no. Sporo ognia. Co, kolejne nasiono pewnie do spalenia. Trzeba to spalić. Jezus Maria, tu jest... Ja jestem ślepy. Noszę okulary, jestem ślepy. Tu obok jest takie wielkie nasiono, a ja go szukam gdzieś dalej.
płoń w takim razie. No, nie chciałeś, ale wywołałeś. Tak więc coś ci nie pykło, Zeusie. Tak, tak, wiem, że mam pół HP. Dobra, biegusiem, biegusiem. Co mamy tutaj? Okej, kto pilnuje? Znowu harpia! Huraganowa Ozomene. Co to jest za imię? Oj! A kurde, wyczuted. No to tak średnio wyczuted. Dobra. O. Jezus Maria. Ej, ty se chyba żartujesz. Serio byś przydupasów przyzywał? Kurde, nie miałem gardy podniesionej. Dobra, żyćko, fosfor. Dobra, potrzebuję wytrzymałości. I potrzebuję zdjąć przydupasów. Nawet nie zauważyłem tej drugiej. Czy tego głównego zagrożenia, z którym walczę. Serio chybiłem? Jak ja z tego chybiłem? No, dawaj pióra. Z czego ona dostała obrażenia? A, bo ten. Not fair. He kind of held me hostage. Which was pretty impressive. I thought, this guy is sun material. He was already my son. Well, that was the only moment he lived up to it. No wy se gadajcie, ja tutaj spróbuję pięknie. Po raz drugi udało mi się trafić. Chociaż za pierwszym razem to w sumie nie była moja robota. A ty, tu były jakieś pocite, co mogłem zabrać, jakieś te... Mogę ten szybki rzut wykorzystać. Pięknie. Taką nazwość próbuję zrobić tym kamienieniem się, czy jak? No kurde! O, dawaj! No! Weź! No kurde, nie to! Boże, byłem bumper przytrzymać, a nie wcisnąć. Jezu, atakuj, atakuj. A bułek nie sobie wytrzymałeś. No jedno prawie, że wychodzi. Dobra, fosfor, wspomóż mnie. Ej, w ogóle nie wykorzystuję tego. Nie wykorzystuję ani parowania, ani... Znaczy, parowania to w szczególności, ale... Widzę, że strzelają do mnie właśnie tymi piórkami, a ja zamiast je odbić, to stoję i się patrzę na nie jak idiota. Czemu strzały nie mogą od razu być też namierzane? Bo trochę pomocne.
Dobra, powoli, powoli do przodu. Dobra, głównego trzeba ubić, reszta wtedy, wtedy pewnie padnie. No oczywiście. I proszę, pokonano strażnika esencji. O, troszkę grzybów, to z chęcią zgarnę. O, zbierz. Okej, wierzchoł jest niedostępne. A ciekawe, czy coś tu się nie ukrywa z tyłu? No są, jest więcej grzybów. No proszę. Nie ma zagrywki a la Santa Monica, żeby coś schować tam, gdzie nie widać. Bo w sumie no, Ubisoft nie bardzo ma jak chować coś za kamerą. Okej, troszeczkę chyba... O! A dobra, jednak nie, chyba się tak uda dolecieć. All in one. It was Aphrodite's essence. It's pure, unadulterated snark. No pewnie w jakimś stopniu taki takowym jest. I mamy, ale patrzcie, w fiolce z takim tym. Łbem tego. Łbem Tyfona. No, kurde, minimalnie ominąłem. Poważnie, jak nie to ominąłem. Tak, flipem wyleciała z tej czeluści. Phoenix was determined to reunite Aphrodite with her essence. No i dobra. Sprawdźmy jeszcze opis. Esencja Aphrodite pachniała niczym najsłodsza róża, ale w jej wnętrzu skrywała próżność. Chyba skrywała się. Próżność ostrzejsza niczym jakikolwiek cierń. No, nawet, że to pasuje do Afrodyty. Nawet bardzo. Czyli teraz co, uwalniamy Afrodytę, dostajemy trzecie błogosławieństwo. Ale oni też będą jakieś takie questy, jak od Hermesa? Takie pomniejsze za jakieś, nie wiem, większe ilości tego bursztynu? Boże, bursztynu. Adamantynu? A właśnie, a propos tu. Są czeluści Tartaru. A gdzie w tym wszystkim Hades? Przecież Hades to powinien móc na pstryk po prostu pozbyć się Tyfona. Na przykład poprzez wyrwanie mu duszy. Więc gdzie Hades? Zrobił sobie wakacje, czy jak? A sobie zanim oddamy jej, zobaczmy, czy możemy o tym pogadać z Hermesem. Gdzie on jest? A, tutaj. Nie, tu jest tylko sklep. Dobra. Tutaj coś zrobiłem. Nie do końca. Afrodyto, mam coś dla ciebie. I told you I'd get your essence back. I didn't doubt that, but do you see me differently now that you've heard all my worst thoughts? Not at all. I'm excited to meet the real you, because honestly, Hermes's hair is a bit much right now. Wait, what? Okay. Then I'm ready. Wait, what? Perfekcyjne. May your
your passion and love forever be boundless. Rise, golden goddess Aphrodite. Czy my się przy... Czy my się na chwilę przenieśliśmy do tarta... do tej czeluści Tartaru? No, model ma ładny. Pogadamy? Speechless? I know. Can you believe you actually had to convince me to return to this body? Oh, without you I would have lost the ability to love myself forever. Actually, I stole that years ago. Clearly. Looks like you've been loving yourself far too much. Oh, you might want to disinfect that toga. Oh, glad you're back. Please, Phoenix, take my final blessing as thanks. Myślę, że z takiego całusa na mnie da. I pięknie, ekstaza Afrodyty. I'm more than ready to take down the ugly beast that stole my beauty. But there is one other thing I could use your help with. What can I do? There are four mythical beasts Typhon brought out of Tartarus to terrorize the creatures of the Golden Isle. If you could end their reign by defeating them in battle, I would be extremely grateful. Normally I wouldn't care, but I guess I'm going soft. I'll take care of it. Of course you will. No, jedną z tych bestii już znalazłem. Czytaj Lwany Miejskiego. Ratowanie skóry. No kurde, co tam się takiego dzieje, że ciągle tam wali pierun? Ktoś próbuje okiełznać moc piorunów Zeusa, czy jak? Okej, okay, ignoruję obrażenia od pierwszego ciosu po użyciu dowolnego eliksiru wzmacniającego. No, czyli na przykład mogę użyć ataku, dostać, obrony, dostać i... jestem niewrażliwy na dwa ciosy. O, dobra. Ej, co jest? Mówię o czterech. Zabidle... A, dobra, bo już zabiliśmy tego. Tego koguta zabiłem w poprzednim odcinku. Czyli to była jedna z tych czterech. O, tu jest właśnie Lew Nemejski. A proszę, czyli ten dzik Adonisa to jest z osobnego wyzwania w ogóle. Czy wyzwania, do osobnej misji. Czyli mamy tak, tutaj jest Lew Nemejski, tu jest dzik Adonisa, a co jest tutaj? Dobre pytanie. Tu mnie nie było. Dobra, no ale raczej zajmę się tymi wyzwaniami. Znaczy no, na pewno tym dzikiem się zajmę poza nagraniem, no bo to jest tak jak walka ze zwykłym dzikiem, tylko po prostu jest trochę bardziej pancerny. Lwa zrobimy raczej na nagraniu, a to jestem w sumie ciekaw, co jest. Tutaj. Nie znalazłem tutaj żadnego takiego mitycznego zwierzora i naprawdę ciekawi mnie, cóż to takiego będzie. Ale póki co ode mnie to będzie tyle. Ja się tego do tego azylu przeniosę, żeby tutaj się szybciej dostać. A ode mnie będzie to wszyściuteńko na ten odcinek. W kolejnym jakoś zgarnęliśmy Afrodytę. No to myślę, że zajmiemy się Aresem. Okej, a te chmury co tu robią? Czekaj. Proszę o Ambrozję. No, jeszcze coś zgarnąłem. A, ty mogę gdzieś się dostać. No, ale to już obczaję poznakę, bo to raczej jest coś pobocznego, a nie fabularnego. No, tak więc ja się teraz zajmuję zbieraniem poboczniaków, wzmacnianiem postaci, a w kolejnym odcinku myślę, że pójdziemy po Aresa. Który, no, jak wiemy, miał... Znaczy, jak wiemy, jak wiedzą ci, którzy znają się mniej więcej mitologii,
miał z naszą... Tutaj... To nie, to jest nieważne. Miał z Afrodytą... No, powiedzmy, że... poufalali się ze sobą. Mówiąc najmniej po prostu nierzeczowo dla tych, którzy nie wiedzą i na tyle, na ile pozwala mi w pewnym stopniu YouTube, żeby nie zbanować mi tego materiału. Tak więc dobrze, ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym będziemy zajmowali się Bogiem Wojny. Aczkolwiek nie tym Bogiem Wojny, w którym go chciałbym rozegrać. Ale tym też się zajmiemy. Ale to w późniejszym czasie. Dobra, bez zbędnego gadania. Do miłego, do usłyszenia. Cześć!